Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie. Swoją działalność rozpoczął w 1998 roku. Początkowo pod swoją opieką miał zaledwie 20 wychowanków. Niestety z roku na rok przybywało podopiecznych. W roku szkolnym 2011-2012 placówka liczyła 82 wychowanków w 17 grupach edukacyjno-terapeutycznych. W budynku zajmowanym przez OREF i warsztaty terapii zajęciowej od kilku lat zaczęło brakować miejsca, dlatego też ośrodek zmuszony był wynajmować 400 metrów kwadratowych powierzchni w innym budynku. To oczywiście wiązało się z kosztami. Rocznie za wynajem dodatkowych powierzchni płacono ponad 130 tysięcy złotych. Władze powiatu działdowskiego tą sytuację postanowiły zmienić i przeznaczyły pieniądze na rozbudowę ośrodka. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Teraz przed firmą, która wygrała przetarg, miesiąc bardzo intensywnej pracy, gdyż pierwotnie budynek miał zostać oddany do użytku we wrześniu. Starostwo niby jest inwestorem, ale ja tu z racji tego, że jestem tak blisko, pilnuję tego i no niestety okazuje się, a to tego nie ma, to jest coś tam nie tak i no niestety, no. Sam naprawdę, ja się denerwuję strasznie, bo chciałabym, żeby no weszły dzieci z dniem 1 września. Nie wiem, czy się uda to. Dużo pracy jest tam zrobione, bo byłam w środku, jestem często tam w środku, oglądam. No myślę, że może uda nam się wejść tego w tym wrześniu. Dobudówka to ponad 1700 metrów kwadratowych. Ośrodek zyska nowe przestronne sale, węzeł kuchenny, stołówkę z prawdziwego zdarzenia, a także inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania tego typu ośrodków. Zwiększenie powierzchni stawia przed placówką nowe możliwości. Te pomieszczenia będą przeznaczone dla uczni. Będzie 8 chyba czy 9 grup dzieci niepełnosprawnych. Będzie, staramy się również, żeby otworzyć przysposobienie do pracy, zawodową szkołę. Złożyliśmy już dokumenty do kuratorium oświaty w Olsztynie. Także będzie i zawodowa szkoła, i inne po prostu grupy, i przedszkolne. Także dla tych dzieciaków to będzie. W budynku oprócz OREW-u swoją siedzibę mają warsztaty terapii zajęciowej. I choć WTZ-y zostają w swoich pomieszczeniach, to z remontu ośrodka bardzo się cieszą. Wszyscy podopieczni na tej zmianie skorzystają. W starym budynku po prostu zrobi się luźniej. A uczestników warsztatów terapii zajęciowej z roku na rok wciąż przybywa. Obecnie na różnego rodzaju zajęcia uczęszcza 55 podopiecznych. Rehabilitacja społeczno-zawodowa, która odbywa się w warsztatach, jest realizowana w 11 pracowniach tematycznych. Jak życie się toczy? No, takie próbujemy przystosować uczestników do życia takiego codziennego, żeby sobie radzili, czyli to jest ta rehabilitacja społeczna. Rehabilitację zawodową realizujemy poprzez praktyki zawodowe. Obecnie praktyki zawodowe są realizowane w 3 czy 4 zakładach bodajże. W lipcu zarówno terapeuci, jak i podopieczni odpoczywali. 1 sierpnia spotkali się już jednak na zajęciach. Jedni korzystali z pięknej pogody i spędzali czas na świeżym powietrzu, a inni pracowali przy różnego rodzaju przedsięwzięciach. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. Niestety niektórzy, by móc być uczestnikiem WTZ-ów, muszą czekać w kolejce. To jest uzależnione, a chętnych jest sporo. Także posiadamy również listę jakby oczekujących uczestników, którzy no z czasem, jeżeli zwolni się jakiekolwiek miejsce, czy pójdzie do pracy obecny uczestnik, czasami jest tak, że rezygnują, bo stan zdrowia już im nie pozwala dalej realizować rehabilitację. Wtedy na ich miejsce występuje osoba z listy oczekujących, a tych uczestników naprawdę jest sporo i no myślę, że z biegiem czasu można było nawet rozszerzyć warsztat terapii zajęciowej o jedną pracownię czy dwie. Uczestnicy WTZ-ów, jak i podopieczni OREW-u już wkrótce będą mogli korzystać z tak zwanych mieszkań treningowych. Dwa lokale mieszkalne znajdują się w nowej części ośrodka. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni, a przybywający w nim podopieczni pod okiem terapeutów będą się uczyć, jak gotować czy dbać o czystość, a przede wszystkim będą prowadzić maksymalnie niezależne życie.